Panie Prezydencie, chciałbym Pana prosić o wręczenie Nagrody Platynowego Zamku Panu Bogdanowi Dziborskiemu. Otrzymuje Vita Maria Drygas za film Piano. Dziękuję serdecznie. To jest dla mnie niezwykłe wyróżnienie, szczególnie od publiczności otrzymać je. Serdecznie dziękuję i chciałam powiedzieć, że moją wielką inspiracją i również moim mistrzem jest profesor Bogdan Dziborski, który jest także moim wykładowcą i chciałam powiedzieć, że ja takie pierwsze kroki stawiając w dokumencie, profesor był dla mnie ogromną inspiracją, więc tym bardziej cieszę się, że w takie miejsce otrzymuję nagrodę. Zacznijmy od wyróżnień, bo te przyznaliśmy dwa. Dla Marcina Lesisza za film Goran the Camelman, będący zabawną i filozoficzną przypowieścią o wspólnocie człowieka z naturą i zwierzętami. To drugie dla Julii Staniszewskiej za Trzy rozmowy o życiu. Ważny film o potrzebie i możliwości dialogu, który toruje drogę do spotkania kochających się ludzi. Dziękuję za wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że to trudne doświadczenie udało się przekuć w coś pozytywnego. W chwili. Ale nie miałam twojej akceptacji wtedy. Nie miałaś. Co więcej, spowalniałaś cały proces, ponieważ wyrażając swoje poglądy na temat in vitro, sprawiałeś, że miałam większe wątpliwości. To dobrze. Nie, fatalnie. Bo ta walka trwała dłużej. Mnie to więcej kosztowało. W całej twojej ciąży we mnie był lęk. Czy donosisz? Co z porodem? Czy chłopcy będą zdrowi? A wolałabyś, żebym adoptowała dziecko? Żebym nie walczyła o dzieci, tylko żebyśmy z góry od początku po prostu przeszli drogę jako osoba wierząca, tak. Wolałabyś, żeby tak, tak było? Tak. Jury postanowiła przyznać brązowy zamek i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł, ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zofii Kowalewskiej za film Więzi, w którym w dowcipny i głęboki sposób uchwyciła złożone relacje rodzinne, tworząc uniwersalną opowieść o wybaczaniu. Wypadałoby? Tak. Co? Co znowu? Zrobić? Co? 40-lecia. Komu? Małżeństwa. Komu? No nam. Przecież już minęło. No to... 4 lata temu minęło 40-lecia. Ty się teraz przypomniało 40-leciu. To 45. Ja sobie wyobrażam tak. No.
Że mi w kopercie dasz z 20 tysięcy. To pieniądz... No to jest dobre, ale jako rekompensatę pieniądz... za poprzednie lata. Rekompensatę to już miałaś nieraz. Jaką? Jak to jaką? Jeszcze się zastanawiasz? No zastanawiam się. Bardzo. Właśnie co? Jury postanowiła przyznać srebrny zamek i nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowaną przez marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka Wicie Marii Drygas za film Piano, będący przejmującą opowieścią o melodii wolności, sile sztuki i życiu w obliczu przemocy. Serdecznie i ponieważ niestety oczywiście nie ma tutaj moich bohaterów, ale chciałam podziękować im za to, że wpuścili mnie do swojego świata, ponieważ spotkanie ich na Majdanie było chyba jednym z najważniejszych i najmocniejszych doświadczeń, jakie miałam w życiu, więc strasznie się cieszę, że ten film się spodobał. Dziękuję serdecznie. Jury postanowiło przyznać Złoty Zamek i nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych, ufundowaną przez prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Emi Buchwald za film Nauka, który jest jak wiersz, oryginalny, głęboki i ważny. Bardzo dziękuję za nagrodę. Myślę, że wspaniale jest zostać w ogóle zamek w zamku. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam przyjechać do Poznania i odebrać takie wyróżnienie. Szczególnie super dostać takie wyróżnienie w takim towarzystwie. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. A-E-I-O-U. 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 Kake-ki-ko-ku. Kake-ki-ko-ku. Tate-ti-to-tu. Tate-ti-to-tu. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Wawe-vi-vo-vu. Wawe-vi-vo-vu. Zaze-zi-zo-zu. Zaze-zi-zo-zu. Kake-ki-ko-ku. Kake-ki-ko-ku. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Tate-ti-to-tu. Tate-ti-to-tu. A-E-I-O-U. 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 A-E-I-O-U.